Hej, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj witam was w filmiku ja i moja blada twarz. Nie mam na sobie krzty makijażu, mam tylko krem nawilżający, mam krem pod oczy i trochę oleju kokosowego na moich ustach. I that's it, to wszystko na tą chwilę. Dzisiaj zajmiemy się porównaniem dwóch gąbeczek, jakże popularnych gąbeczek tutaj w naszym YouTube'owym świecie. Jedna gąbeczka jest z firmy Beauty Blender, druga natomiast pochodzi z firmy Real Techniques. Są ich zwolennicy, są ich przeciwnicy. Jak wiecie, ja Beauty Blendera już miałam okazję używać, testować, więc co nieco mogę powiedzieć. Natomiast Real Techniques czeka w opakowaniu, nigdy nie było używane. To jest pierwszy raz, kiedy wyciągnę tą gąbkę z opakowania i porównamy sobie te dwa produkty. Jak one się zachowują na twarzy, jak nakładają podkład, czy mają takie same właściwości, czy mają taką samą teksturę. I na sam koniec zrobimy takie małe podsumowanie. Oj Jezu, Real Techniques jest naprawdę ciężkie. Ojej, do odpakowania. Wyciągamy, wyciągamy, wyciągniemy. Czy nie wyciągniemy? Coś mi tutaj wychodzi. Gąbeczka wyszła, no i wyciągamy mojego trochę już brudnego Beauty Blendera. Gąbeczki przed namoczeniem prezentują się tak, różnią się kolorem, jak i także wielkością. Tutaj powiem wam, że tekstura także jest inna. Beauty Blender jest bardziej taki miękki, łatwo się go naciska, natomiast gąbeczka z Real Techniques jest bardziej oporna i ciężej ją się tutaj właśnie przyciska. Przed nałożeniem podkładu oczywiście obie muszę zmoczyć i wtedy przejdziemy do działania. Ok, obie gąbeczki mam już zmoczone. Teraz popatrzcie, jaka jest ich objętość. Beauty Blender zwiększył swoją formę dwukrotnie. Real Techniques natomiast zwiększył swoją formę, ale powiedziałabym, że to jest połowa całej wielkości. I tak wyglądają obie gąbeczki po zmoczeniu zimną wodą. Podkładem, którego będę używała do tego testu, jest podkład z firmy Rimmel Lasting Finish. Wiecie dobrze, że to jest podkład, którego ja często używam, do którego często wracam. Jest to jeden z moich ulubionych, drogeryjnych podkładów. No i tak, na twarzy mam już primer z firmy Smashbox. Kilka psiknięć tutaj na twarzy sobie rozpyliłam, poczekałam aż się wchłonie i zasiadłam przed kamerą. Dobra, moi drodzy, zaczynamy! Jest równomiernie w kropkowy sposób nałożony na moją cerę, więc zaczniemy od Beauty Blendera i będę używała go na mojej lewej stronie. To, co mogę powiedzieć o Beauty Blenderze, jest on bardzo sprężysty i bardzo fajnie radzi sobie z wklepywaniem, ze wciskaniem podkładu, w sumie można by powiedzieć, tutaj właśnie w naszą skórę. Jest bardzo delikatny, nie podrażnia skóry, nie jest właśnie jakiś taki zacinający, jak niektóre pędzle potrafią kłynąć czy coś takiego. Tutaj mamy bardzo fajne wklepanie podkładu w jedną stronę twarzy. Na te wypryski, które mam na twarzy, czyli tutaj ten piękny tutaj znak i jeszcze mały niechciany obiekt, tutaj będę musiała użyć korektora, ale ogólnie efekt końcowy wklepania, wciśnięcia podkładu w moją lewą stronę twarzy jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonujący. Zaczynamy teraz robić część drugą. I tak, tak prezentuje się druga strona mojej twarzy. Pomimo identycznego wyciśnięcia wody z obu gąbeczek, muszę powiedzieć, że tu zostało o wiele jej więcej. Czułam to podczas nakładania podkładu, czułam, że jest on bardziej mokry, więc następnym razem, kiedy jej użyję, pamiętajcie, że to jest pierwszy raz, kiedy używam Real Techniques, będę musiała po prostu mocniej wycisnąć resztki jakieś tam, które są jeszcze gdzieś zagnieżdżone w środku.
Niemniej jednak podkład, powiem Wam, bardzo fajnie się rozprowadził i bardzo pasuje mi ta ścięta forma, bo możemy równomiernie rozprowadzić większą część podkładu i to jest chyba właśnie całe założenie tego ścięcia, że przyklejamy gąbkę do twarzy i po prostu wciskamy produkt w naszą skórę. Tutaj Beauty Blender jest bardziej zaokrąglony, bo to jest jakby nie było jajeczko, więc no, na odwrót, zrobimy na odwrót. Tutaj doznania są zupełnie inne i chyba jeżeli chodzi o właśnie takie doznania co do styczności ze skórą, to bardziej preferuję gąbeczkę z Real Techniques. Okej, moi drodzy, tak się prezentuje twarz po nałożeniu podkładu przy użyciu Beauty Blendera oraz gąbeczki z Real Techniques. Ja teraz szybko dokończę sobie cały makijaż, wrócę do Was i zrobię takie małe podsumowanie. Dobra, włosy mam zrobione, makijaż mam zrobiony, wyglądam jak człowiek, więc możemy zająć się teraz podsumowaniem testu dwóch gąbeczek do nakładania podkładu. Zajmę się może najpierw ich różnicami, bo ich jest więcej jak podobieństw. Przede wszystkim pierwsze, co ich różni, to oczywiście cena. Za gąbeczkę Real Techniques płacimy 6 funtów, natomiast za Beauty Blendera płacimy funtów 16, więc to jest 10 funtów różnicy. Ja miałam to szczęście, że w Polsce kupiłam tą gąbkę w Sephorze i ona wyszła mnie troszeczkę taniej, ale gdybym miała je kupować tutaj w Anglii, 10 funtów robi naprawdę dużą różnicę. Kolejna rzecz, która je różni, to ich faktura. Real Techniques jest bardziej zbita i tak jak powiedziałam wcześniej, mniej jest podatna na takie właśnie odkształcanie się i zbiera w sobie więcej wody. Ja teraz nawet ją naciskając czuję, że w środku gdzieś tam ta woda nadal siedzi i powinnam tą gąbkę wycisnąć mocniej. Natomiast przy Beauty Blenderze sami możecie zobaczyć, że to odciśnięcie jest po prostu jak muśnięcie skóry dziecka, bardzo delikatne, nie ma wody w środku, nie zbiera się ona i jest po prostu łatwiejszy do operowania, do używania. Jeżeli chodzi o teksturę, to jak te wszystkie kropeczki, te wszystkie wgłębienia tutaj są uformowane, jak są zaprojektowane, to Beauty Blender ma większe tutaj przejścia w gąbce, ma większe te pory, natomiast tutaj właśnie Real Techniques jest bardziej zbity z tego co widzę. Postaram się zrobić Wam zbliżenie, ale ja nie wiem czy mój obiektyw uchwyci aż tak bardzo szczególnie te dwie gąbki, bo nie jest zaprojektowany do nagrywania takich właśnie detalicznych ujęć. Ale z tego co ja tutaj widzę właśnie ich porowatość jest zupełnie inna i może dlatego Real Techniques jest bardziej zbita. Ich forma, co możecie już sami zobaczyć, jest zupełnie inna. Real Techniques jest tutaj ścięta, natomiast Beauty Blender jest postaci jajeczka i dla mnie forma ścięta tutaj wygrywa, pokrywa większą część naszej skóry i cały proces nakładania podkładu jest o wiele krótszy. Czynnikiem, który łączy te dwa produkty, jest to, jaki końcowy efekt uzyskujemy po nałożeniu podkładu. Ja osobiście, kiedy poszłam dokończyć sobie makijaż, spojrzałam w lustro z bliska i nie zauważyłam żadnej różnicy pomiędzy lewą a prawą stroną mojej twarzy. Więc pomimo, że one mają trochę inną formę, inną teksturę, tutaj to, co chcemy osiągnąć, cel, który chcemy osiągnąć, jest taki sam. Nie widziałam żadnego dyskomfortu nie odczułam żadnego dyskomfortu przy nakładaniu podkładu właśnie twardszą gąbeczką. Efekt jest identyczny. Więc w moim założeniu oba w tym momencie wygrywają. Dlatego na porządku dziennym dla osoby, która nie zajmuje się może makijażem profesjonalnie, tak jak ja, to jest coś, czym się bawię, co wykonuję codziennie rano, ale to jest tylko dla mnie. Myślę, że zostanę przy Real Techniques. Oczywiście Beauty Blender nadal jest, on jest w bardzo dobrym stanie, pomimo że tutaj trochę go wygryzłam paznokciem, jak myłam go podczas któregoś tam mycia. On jest fajny, on jest ok, ale teraz, kiedy miałam okazję używać właśnie tutaj gąbeczki z Real Techniques, ta cena 10 funtów różnicy, no przemawia za mną, przemawia do mojego rozsądku i myślę, że będę częściej sięgała
po właśnie gąbeczkę z Real Techniques, ponieważ tak jak powiedziałam, chodzi nam o efekt końcowy, to jak całość będzie wyglądała po wykonaniu całego makijażu, jak makijaż będzie się zachowywał, a to jakie kroki podejmujemy, jak gąbka czy dane narzędzie zachowuje się podczas nakładania makijażu, to jest chyba kwestia preferencji. Obie są naprawdę fantastyczne, tak samo się sprawdzają, jestem z nich naprawdę zadowolona, ale właśnie jeżeli chodzi o tą cenę, to tutaj skłonię się bardziej ku gąbeczce z Real Techniques. Okej, dosyć gadania, ja się zbieram, bo czas mnie goni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Łapki do góry, jeżeli filmik Wam się spodobał. Nie zapomnijcie subskrybować, żebyście byli na czasie, kiedy wgrywam kolejne filmiki. Żegnam się z Wami cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa, pa.